Historia obecności Titanix w Opolu sięga kilku lat, natomiast no, firma poczuła się dobrze, pracownicy spełnili wymagania, w związku z tym podjęto decyzję o tym, żeby kontynuować tą działalność. Wspieraliśmy ten projekt od początku. No i w chwili obecnej mamy nową inwestycję zakończoną, to jest 18 tysięcy metrów kwadratowych w hali wynajmowanej przez firmę CTP. Natomiast sama inwestycja w park maszynowy to jest ponad 77 milionów. Będą tu produkowane chłodziarki, czyli urządzenia chłodzące do samochodów elektrycznych, ale także do spalinowych, więc bardzo się cieszymy, że tego typu potentat rozpoczyna tak szeroko zakrojoną działalność w Opolu. Jak już w murowaniu kamienia węgielnego mieliśmy takie informacje, że jak Tata Group, jedna z największych hinduskich i światowych korporacji, myśli o Europie, to myśli o Opolu. Firma Titanix, która rozpoczęła z nami działalność w 2017 roku, rozpoczynając swoją produkcję w Polsce, mówiąc, chcemy otworzyć tutaj 4000 m2 powierzchni, wybudujemy taką małą fabryczkę. Na dziś kończymy inwestycję o 18 tysięcy m2 dodatkowej powierzchni i to jest pierwszy etap z dwufazowego rozwoju firmy Titanix. Drugi etap będzie dodatkowe 7-8 tysięcy powierzchni. No i mam nadzieję, że za chwilę będzie to 50 tysięcy dodatkowej powierzchni. Także no jest to potencjał, bo są to nowe miejsca pracy, jest to oczywiście nowo wybudowana powierzchnia, a więc dodatkowy rozwój dla miasta, produkty, które są produkowane tutaj na rynek międzynarodowy. My skupiamy się na tym, żeby dostarczyć powierzchnię, która będzie powierzchnią klasy A nie tylko dzisiaj, ale i za 5, 10, 15 lat. My przygotowujemy powierzchnię pod firmy z branży automotyw. I Titanix właśnie jest taką branżą. On wykonuje podzespoły do samochodów wysokiej klasy. Volkswagenów, Mercedesów, samochodów elektrycznych. Oni przygotowują tutaj wnętrza samochodów i są jednym z topowych dostawców tych samochodów. No to jest ogromny potencjał. Dotychczas z naszej poprzedniej lokalizacji mieliśmy tylko montaż finalny naszych produktów, chłodnic, wymienników ciepła. W tej chwili w nowej fabryce będziemy już produkowali pełną wartość dodaną, to znaczy nasze chłodnice będziemy produkowali od początku do końca. Głównym aspektem jest tutaj lutowanie tych chłodnic, które wymagało sporych nakładów inwestycyjnych. Szukamy zasobów na każdej płaszczyźnie. Potrzebujemy doświadczonych operatorów, którzy potrafią obsługiwać skomplikowane maszyny, ale też potrzebujemy specjalistów, inżynierów odpowiedzialnych za technologię, za rozwój naszych produktów, bo dzisiaj dokładamy główną wartość dodaną, ale już za moment zaczniemy produkować, mieć jeszcze inne procesy produkcyjne oraz zaczniemy rozwijać produkty, których jeszcze nie mamy w portfolio, a stanowią naszej przyszłości. Mamy świadomość, że populacyjnie nie jesteśmy największym regionem w Polsce, wręcz przeciwnie, najmniejszym. Jeśli chodzi o pewne zasoby, też nie mamy się bardzo dużo czym pochwalić, natomiast mamy coś, co jest bezcenne właśnie dla inwestorów, czyli tę umiejętność współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami, tak żeby połączyć siły, żeby nie rywalizować ze sobą i żeby stworzyć warunki do tego, aby takim inwestorom, którzy chcą rozwijać swoje przedsięwzięcia i przedsiębiorstwa w naszym województwie, po prostu było lżej i łatwiej. U nas jest blisko do każdego, my się wszyscy znamy, potrafimy ze sobą współpracować, bo liczy się to dobro, które gdzieś tam na końcu się kształtuje, czyli rozwój regionu, miejsca pracy dla naszych mieszkańców, no i to, co dla nas samorządowców jest bardzo ważne, czyli podatki, które pozwalają nam później przygotowywać infrastrukturę, która będzie sprzyjała tego typu przedsięwzięciom. Powoli kończy się strefa ekonomiczna tu przy ulicy Północnej, ale pracujemy już nad nowym obszarem we Wrzoskach. Natomiast dla nas to taka osobista satysfakcja, że teren, który 10 lat temu był takim miejscem, w którym hodowano, w którym posadzono kukurydzę czy truskawki, dzisiaj zamienił się w teren przemysłowy, na którym pracuje kilka tysięcy osób i mamy tu inwestycje i z Niemiec, i z Włoch, i z dzisiaj Indii, więc bardzo międzynarodowy obszar. Wszystko to jest dla miasta pozytywne, bo to i praca, i podatki, a i też wymiana myśli, doświadczeń i uczestniczenie w takim globalnym łańcuchu produkcyjnym. Dzisiaj Tata, czyli branża motoryzacyjna, Szwedzi, Titanix,
I Polska oczywiście, więc to takie wyróżnienie dla nas. Lokalizacja, czyli położona blisko różnych rynków, które są w Europie i nie tylko, tych globalnych, także szlaków komunikacyjnych, blisko do lotniska, blisko do autostrady, ale też myślę oczywiście w nasi, Opolanie, którzy są wysoko wykwalifikowani, bardzo dobra oferta szkoleniowa i szkoły średnie i zawodowe na wysokim poziomie, uczelnie wyższe, niskie podatki i to, co dzisiaj też podkreślali goście z całego świata, którzy uczestniczyli w otwarciu, czyli nasze miejskie, urzędowe nastawienie na wspieranie inwestycji, bardzo dobra kooperacja, szybkie procedury. Ta fabryka, w której jesteśmy, powstała w 9 miesięcy od wmurowania kamienia węgielnego, a już produkuje. I to jest najlepszy dowód sukcesu.